Привет, друзья! Сегодня пройдем по подземным коридорам в поисках лучшего будущего. Докładnie так! Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna na kolejnym materiale. Miejmy nadzieję, jakże udanym, jakże ciekawym materiale z serii Zagrajmy w Metro Exodus, dokładniej precyzując w DLC do owego zasnego tytułu, czyli w Two Colonials. Z tego co wiecie, po tej stronie radio mikrofalo teleduperele odbiornika jam ci to jest ci grzechu, starcia się. No i cóż, no i znaczną część gameplayu mamy już za swoimi plecami. Myślę, że raźno, chyżo i ochoczo zmierzamy w kierunku ujrzenia liter końcowych tego tytułu, ale jeszcze nie dziś, w każdym razie jeszcze nie w tej sekundzie, tylko zaraz, uno momento por favor, jedną ważną rzecz muszę zrobić. Gra jest dosyć ciemna, tak więc muszę delikatnie, zawsze jak ją odpalam, przysunąć okno, żeby cokolwiek widzieć na ekranie. No i co, wracamy do korzeni, można powiedzieć, dlatego że znowu będziemy posługiwali się miotaczem płomieni, który jest bardzo diablo klimatyczną bronią, więc nie mam nic przeciwko. I nie do końca wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Ale zobaczymy. Już jestem po upadku całej kolonii, przypominam. Вам поручено совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Так что теперь ваша задача – добиться успеха во что бы то ни стало. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте, от результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бойцы! No jak widać, nie uległa samozniszczeniu, więc zabawy rodem z agenta 007 nie popłaciły. Wierny. Okej. Ostrożno. Śmierć. Czyli ostrożnie, śmierć. No klimacik zdecydowanie jest. Strasznie mi się podoba już na dobry start owego gameplayu, czyli wiemy, co się dzieje. Znajdujemy się obecnie po upadku całej kolonii, czy już się wszystko wydarzyło, wszyscy umarli. Natomiast my, jako ostatni ludzie, którzy ostali się przy życiu, będziemy się starali odnaleźć te słynne mapy promienne, no bo tutaj były jakieś te systemy radarowe przed Wielką Wojną. No i co? No i przy odrobinie szczęścia być może nawet uda nam się znaleźć jakikolwiek obszar, który nie jest skażony radiacyjnie i być może będzie nadawał się do życia. Chociaż czy mamy jakiekolwiek szanse jako Chlebnikow i jego syn Kirill na to, żeby tam dotrzeć? Przypominam wam, że no kurde, no chyba odjechali z całym zapasem z Jelonki ci ludzie, którzy budowali tą wielką drezynę, czy tam wielką lokomotywę, nawet tego na oczy nie widziałem. Tak więc nie wiem, czy my nawet bylibyśmy w stanie uciec z tego miasta, no bo bez Zielonki no to jak? No ale, ale może i bylibyśmy w stanie, więc ciężko powiedzieć, wierzmy, że tak by było. Dużo znajdzie, kto mnie akurat cieszy, moi, lubię. Lubię znajdźkować w takich strzelankach, bardzo mnie to rajcuje, byleby te znajdźki były wartościowe i rzeczywiście nakłaniały nas do eksplorowania, to strasznie mnie to rajcuje, coś takiego. Natomiast inna kwestia, że też bardzo chętnie zobaczyłbym w przyszłości. Okej, trochę tu mroczno. Okej. O, klimacik jest, muszę obniżyć tembr głosu, bo będzie z pewnością horrorowo. Tak czy inaczej, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że niet. Choda niet. Czyli tędy nie przechodzić. No dobra. Jednak coś tam pamiętam tej grażdanki, czyli współczesnej odmiany cyrylicy. Jednak się nie zapomniało z czasów studiów. W każdym razie nie w 100%. Tak czy inaczej, co chcę powiedzieć? Chętnie bym zobaczył na przykład w przyszłych odsłonach owej sagi, bo mam nadzieję, że to nie wszystko jest, co z metra ujrzeliśmy, że kiedyś jeszcze wyjdą jakieś kolejne części, bo franczyza jest naprawdę znakomita. No to powiem wam szczerze, chętnie bym zobaczył właśnie przygody tamtych ludzi, którzy uciekli z Nowosybirska tą wielką drezyną z Zielonką. No i chciałbym zobaczyć, co ich spotkało, prawda? Gdzie udało im się dojechać. No to nie jestem tutaj sam. Było się tego spodziewać, ale teraz mam już 100% pewność, że sam nie jestem. No i pewnie zaraz odczuję obecność tych istot trzecich, że tak powiem, na własnej skórze niestety. I nie mówię tutaj o szczurach. Okej. O, klimacik jest mocarny.
Właśnie trochę takiego klimatu mroku i horroru brakowało mi w oryginalnym metrze, wiecie? Wow! Ewakuacja? No widzę radiację, nawet ten efekt na ekranie jest, natomiast jedna rzecz mnie teraz zastanawia. Jakim cudem te wszystkie urządzenia cały czas chodzą? Jakim cudem one funkcjonują? Jakim cudem cały czas jest oświetlenie w tym miejscu, skoro przecież to już było dziesiątki lat temu, kiedy ten zakład funkcjonował? Dziwne trochę. Chyba, że jakiś reaktor atomowy cały czas to zasila, no ale żeby przez dziesiątki lat bez żadnych serwisów to działało, no nie wiem. A może się czepiam? A może i tak! Okej, okay, wielkie pomieszczenie, to tutaj na pewno będzie wiele wrogów. Musi tak być. Wow. Aha, no to... grubo. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Mogę to otworzyć, zaraz otworzę. Ja się domyślam, że zaraz wrogowie na mnie wyskoczą w ilości godnej... godnej Spartan, prawda? Póki mogę spokojnie to wszystko zeksplorować, to sobie pootwieram, bo potem jak ruchnę wajchę, to ja nie wiem jak to będzie. No i rzecz jasna też będę ględził o ciekawostkach, ale to za sekundkę. Dzisiaj może poopowiadam wam o naturalnych metodach dekontaminacji, to znaczy o tym, jak cywilizacja ludzka radzi sobie ze zbijaniem dawek promieniowania w realnym świecie, jeżeli organizm ludzki, czy też jakikolwiek inny, te dawki śmiertelne promieniowania przyjmie na klatę. W grze wiemy, jak to zostało rozwiązane, to znaczy ten słynny środek chemiczny z zielonka, który pomimo tego faktu, że załapałeś dawkę śmiertelną... Nie podobają mi się te kanały wentylacyjne. Pomimo tego faktu, że załapałeś już dawkę śmiertelną, potrafi to zbić w ludzkim organizmie i nas uratować. Oczywiście w realnym świecie no nie ma takich zjawisk nadprzyrodzonych. Jeżeli już, chłopie, przyjmiesz dawkę śmiertelną, no to to nie jest tak jak trucizna, bo to troszeczkę gra to tak postrzega, że to jest taka trucizna i można się z niej wyleczyć i wszystko jest w porządku, ale promieniowanie tak nie działa. Promieniowanie to jest masa atomów, masa elektronów, masa luźnych cząsteczek, które latają z ogromnymi prędkościami po atmosferze i po prostu przechodzą przez nasze ciało, defragmentując je w skali mikro, tak? Rozrywają nam połączenia atomowe, efektem czego człowiek zaczyna się rozpadać na naszych oczach, zaczyna się rozpływać, zamienia się w papkę, rozpada mu się szpik kostny, rozpada mu się tkanka mięsna, wszystko. Po prostu człowiek zaczyna się defragmentować, co jest bardzo bolesne i przykre w oglądaniu oraz odczuwaniu, prawdopodobnie. Bardzo dużo znajdzie w tym pomieszczeniu, trochę mnie to niepokoi. Czyżby to był jakiś boss, czy co? O, czekajcie! No, musiałem się podrapać. Natomiast, no rzecz jasna, mamy pewne środki, które troszeczkę nas przed tym promieniowaniem ratują w realnym świecie, co nie zmienia faktu, że jeżeli człowiek załapie tą dawkę, słynną dawkę śmiertelną, no to i tak go czeka śmierć i od tego nic go nie uratuje. Żaden tajemniczy środek chemiczny. To jest fizycznie niemożliwe. Okej. Okay. No na bank teraz na mnie coś wyskoczy. Tak, czułem. On się wbije w róg pomieszczenia. Ewidentnie są tu potwory. Okej, widzę je. Skoczne bydle! Ło! No kurde! O ty! Co jest kurde? Leżeć było! Ładuj! Szczelaj! No szczelaj! Ej! Oj, nie zadziałało od razu, nie wiem czemu. Ła! Uhu! Okej. Okay. Kurde, skoczne bydlaki. Niedobrze. Reload. Będzie problem. Szczeluj. Dobra. Nieźle. Chyba, może, nie wiem.
Uła. O kurde. Uła. O ty kurde w życiu ty. No umrzyj dziadu. O beczki. O widzisz, o beczkach nie pomyślałem. A one też swoje potrafią zrobić. Drzwi się otwarły, dobra. A co to za dźwięk? Okej. Przypomina mi to trochę morie, to znaczy tak jakby te małe stworzenia uciekły przed czymś większym. Ale dobra, dobra, dałem radę. Co prawda straciłem mnogo apteczek, aż dwie, ale mimo wszystko powiedzmy, że jestem content z siebie nie padłem w każdym razie, więc jest to jakieś tam osiągnięcie. Izolacja reaktora naruszona. Rezerwowe pytanie wkluczono. Okej. No, natomiast w realnym świecie też można sobie radzić z radiacją, to znaczy zbijać jej negatywne skutki w jakiś określony sposób i co ciekawe, nie mówię tutaj o wódce. To już jest taki swego rodzaju mit, można powiedzieć legenda. Okej. Było dziwne. Gościu się po prostu na mnie patrzył. Nawet się nie bał, nie? Ani nie atakował, ani nic. Dziwne. To miejsce mnie zdecydowanie niepokoi, a ja zdecydowanie zlamiłem, że nie przeładowałem zbiornika. Dobra, samą porę. W odpowiedniej sekundzie to nastąpiło. Bo teoretycznie mam drzwi tutaj, ale dokąd one prowadzą? Kurde, wielkie pomieszczenie. Nie wiem za bardzo dokąd iść. Bo tutaj też mam wielkie pomieszczenie. Znajdźki, znajdźki, to jest mój przyjaciel. O, stół! O kurde. Izolacja reaktora naruszona. Rezerwowe pytanie. Czyli będę mógł sobie trochę coś rozwinąć może? Ale jak ja mam korzystać ze stołu, skoro cały czas mnie atakują wrogowie? To jest zastanawiające. Może po prostu muszę pokonać odpowiednią ich ilość i wtedy przestaną wyskakiwać. Istnieje taka realna możliwość. W sumie skończyła się muzyka, a to jest znamienny, brzemienny wyznacznik tego, że przestaną wyskakiwać wrogowie w takich grach. No dobra, zobaczmy co przy stole mogę zrobić. Z pewnością mogę oczyścić broń i craftować nieco apteczek, co mi się bardzo mocno przyda. Więc to też właśnie uczynię, czyli... Jakim ja jestem debilem! Teraz się dopiero zorientowałem, że ja w ogóle stopera nie włączyłem. Goddammit, czekajcie ludziska. Jestem, jestem. Wybaczcie mi tą drobną chwilę przerwy, ale po prostu zapomniałem w ogóle sobie telefonu przynieść, którym to zazwyczaj mierzę czas gameplayu. No nic, czyli tak, chcę stworzyć apteczkę to na bank, chcę się napić herbatki waszym zdrowiem. Mam nadzieję, że jestem tutaj względnie bezpieczny, chociaż wcale taki pewien nie jestem. Dobra, na bank chcę wyczyścić broń, raczej tak, i części pozmieniać. No nie mam zbyt dużo swobody tutaj, to znaczy... Nie no, raczej już mam wszystko co najlepsze, czyli tylko czyszczenie. Dobra. Czyścimy. Chociaż po miotaczu ognia raczej nie odczułem tego, żeby ta broń się zacinała w momencie kiedy jest brudna, ale mimo wszystko i tak wyczyszczę. Troszeczkę paliwa sobie wykraftuję, bo to nigdy za mało. Wow, naprawdę dużo tego paliwa można mieć przy sobie. No i co? I tyle. Wow. W ten sposób wychodzimy ze stołu kraftującego Grzesiu. Dobra. To idziemy dalej przed się. Niestety, no cały czas to nie jest ten... Troszeczkę mnie w bamboleo pocisnęli twórcy gry. Dlatego, że ulepszałem już miotacz ognia, ale mimo wszystko nie dysponuję nim teraz. To jest nieulepszony miotacz, bo nie mam tego mechanizmu, który sprawiał, że... nadmiar powietrza mi nie schodzi, nie? A to jest całkiem przydatna rzecz. Co, tylko jeden był? Partner? Nie wiem. Zobaczmy. Jakieś znajdźki, coś tu na pewno będzie. Ale ta grafika jest piękna w tym tytule. Już swoje lata ma, ale kurde no. W dzisiejszych czasach gry naprawdę pięknie wyglądają. Mam wiele dróg. Nie do końca się wyznaję, dokąd powinienem w ogóle zmierzać. Aha, bo to jest połączenie tego. Okej.
Czyli coś tam już wiem. Bo stąd przyszedłem. Czyli mi został jeden korytarz. No to idziemy. Strach pomyśleć, kiedy znowu na mnie wylezą. No dobra. Trochę tego i owego. Mam nadzieję, że kolejne DLC do Metra wprowadzi jakichś nowych przeciwników, bo to mnie strasznie tak męczyło w podstawce, że gra była dosyć długa, a cały czas po prostu z tymi samymi wrogami żeśmy walczyli. Mało podtypów było. Nie było też bossów. Ja lubię bossów w takich grach, więc trochę szkoda. Na pewno na mnie wylezą, bo jest muzyka. A może nie. Nie wiem, gubię się trochę. Sporo znajdziek. Sporo dobra wszelakiego. O! Mamy nawet czytajkę. Proszę bardzo. Dziennik Stalkera. Aż dwa przeoczyłem? Łe, no to zdupcyłem. Szkoda. Nawet nie wiem gdzie. O no, trudno. Dziennik Stalkera wersja druga. No to niestety od połowy czytamy. Starsze raporty nie kłamały. Reaktor faktycznie nadal funkcjonuje i zasila to miejsce. Zdaje się też, że przecieka, bo skąd niby miałoby pochodzić całe to promieniowanie? Może i jest tu prąd, ale niewiele nam to pomaga. Ciągle dochodzi do zwart. Nie możemy polegać na zasilaniu. Chłopaki już opowiadają sobie historię o duchach, które majstrują przy panelach kontrolnych. To oczywiście stek bzdur. Wszystko tu albo zardzewiało, albo zgniło. Nic więc dziwnego, że zasilanie nie działa jak należy. Gdzie ja, kurde, te dwie notatki przeoczyłem, to nie wiem. Szkoda wielka. No. Natomiast... Okej, widzę wroga. Gdzie, kurde? Co jest, ej? Synek! Co ty to? Co ty to roto to to? Wow, kurde mać! Szlak! Niby gnoja podpaliłem, ale specjalnie mu to nie przeszkadzało i tak mnie Hunspot zaatakował. No szkoda, nie pykło. Czyli pierwsza śmierć. Gdzie mnie wczyta? Tutaj dopiero! Ojeje! No to z dupy, to nie mogę umierać w takim razie. Nie mogę umierać, mam pusty zbiorniczek. Dobra, wiem, że tam zaraz bestie wyskoczą, to sobie też załaduję powietrze. No i idziemy, daj mi buźkę pod topór, zarazo. Wiem, że tu jesteś. Ale... nie idzie. Dziwne. Niby wiem, że tu są, ale mnie nie zaatakowali tym razem. Czyżby to nie było skryptowane? To jest losowe? Może teraz wyskoczą? Sam nie wiem. Ale ja na to nie będę zwracał większej uwagi. Muszę zrobić to, co muszę zrobić. Czyli to. No i w sumie tyle. Panom dziękujemy. Zawsze escape'em staram się ze stołów craftujących wychodzić, a to nie tędy droga. Nie escape'em to się robi. I zawsze potem mam ten błąd, że wychodzę do menu. No ale co zrobić? Już się chyba nie nauczę! Starego wilka nie nauczysz nowych sztuczek, czy jakoś tak. Dobra, idziemy dalej. Teraz wylazłem. Jakoś tak z opóźnieniem. Fajne miejsce, bo wiem, że muszą przejść drzwiami, nie? Dzięki czemu byłem ich w stanie wszystkich zdziesiątkować. Spacyfikować całkiem łatwo, bym powiedział. O kurde! Gra jest ciemna, ja jestem za dnia i nie wszystko widać, ale dobrze jest. Chyba, może, nie wiem. Okej. Okay. Zbiorniczek? Chyba tak, chyba zbiorniczek trzeba będzie wymienić. Wymieńmy, na wszelki wielki. Zawsze amunicję fajnie mieć. No i dobra, i teraz się szykujmy na ten słynny atak, który ostatnio spowodował mój zgon. Mógłbym się wyleczyć. Niby je słyszę, ale... nie wiem, czasem wyłażą, czasem nie wyłażą. Dziwne to po prostu mają zachowania. Bestyje przebrzydłe. No idzie. Oj, gra jest chunowata, bo gasi światło w momencie, kiedy wyskakują wrogowie.
to nie ułatwia, zdecydowanie. Bój rezerwowego źródła питания. Dobra. Kwicz! Squeal like a pig! Okej. Chyba dałem radę, mi się wydaje. Raczej tak, czyli ten słynny atak został odparty, który mnie ostatnio poskromił. No i ludziska, kontynuując, ta słynna legenda, ten mit o tym, że wódka, zwykła, prosta wódka zbija promieniowanie, ten mit nie wziął się znikąd. Bo tak naprawdę nie chodzi tu tylko i wyłącznie o głupotę, tudzież zabobonność ludzką, ale także o działanie władz Sowieckiego Sojuza. To Związek Radziecki przyczynił się bezpośrednio do tego rozpowszechnienia owego mitu. No, rozpowszechnienia takich informacji, bzdurnych zresztą. O kurde, zbiornik, ładuj to! Znowu zgasili mi światło, co za łajzy. Fajne jest to, że jak sobie plumnę tym ogniem, to mi też oświetla okolice. Przez to lepiej widzę, co się dzieje, nie? No, powiem szczerze, miodne to, no po prostu cudne. Bardzo przyjemnie się walczy miotaczem ognia. Ostatnio tak przyjemnie mi się walczyło taką bronią w momencie, kiedy ogrywałem Dead Space'a 2. Tam też był świetny miotacz ognia, bardzo taki syty, taki miodny. To była bardzo przyjemna broń w użyciu. Dobra, wezmę sobie, wykraftuję jeszcze delikatną ilość wachy. No i idziemy dalej, co tu wiele mówić. O, chociaż raz udało mi się normalnie wyjść ze stołu naprawczego. No i kontynuując, ludziska, to Związek Radziecki przyczynił się do rozpropagowania tym podobnej bujdy. Ciekawostka jest taka, że w Związku Radzieckim ludność lokalna, mieszkańcy owego kraju naprawdę wierzyli. To nawet nie była kwestia jakichś legend czy przekazów, mitów, zabobonów. Oni naprawdę w to wierzyli, że wódka potrafi zbijać promieniowanie. I to nie jakoś pojedynczo, że jeden sobie pan Stefek o tym myślał w taki, a nie inny sposób, tylko masowo. Takie było przeświadczenie społeczne, że wódka po prostu pomaga na radiację. Jeżeli ktoś na przykład padnie ofiarą skażenia, to w tym momencie wystarczy napić się setki wódki i już będzie dużo lepiej. Ale to przeświadczenie też znikąd się, jak już mówiłem, nie wzięło. Wzięło się bezpośrednio z katastrof ekologicznych, które miały miejsce w samym Związku Radzieckim za czasów zimnej wojny. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Czernobylu, ale także o znacznie potężniejszych katastrofach ekologicznych nastawionych na skażenie radiacyjne, skażenie promieniotwórcze, o których dzisiaj głośno się nie mówi, bo nie były tak rozsławione z uwagi na to, że miały miejsce we wcześniejszych czasach, kiedy Związek Radziecki był jeszcze strukturą typowo zamkniętą i udawało mu się utajniać tym podobne rzeczy. Natomiast szczegółowo o tych katastrofach opowiadałem wam choćby przy okazji ogrywania podstawki Metra Exodus, więc coś niecoś na ten temat powinniście wiedzieć. Kurde, niby tu mam drogę dalej, ale tam też była druga droga, ja już sam nie wiem, którędy iść. Bo tu jest droga, ale tam też była droga. Słuchajcie. Chyba, że to się wszystko potem połączy w jeden spójny tunel, bardzo możliwe. Bo tędy jeszcze można iść, o. Nie wiem, która droga jest tą właściwą. O kurde! Aż ty! Zjadł. Okej, tylko taki strachujek wyskoczył. No trudno. Idziemy zatem dalej. No, natomiast prawda jest taka, że to same władze Sowieckiego Sojuza rozpowszechniały owo przeświadczenie, rozpowszechniały tą informację w narodzie, że ej, towarzysze obywatele... Aha, czyli to jest ślepy zaułek. Ej, towarzysze obywatele, jeżeli padniecie ofiarą radiacji, jeżeli coś wam się stanie, jeżeli będzie wojna atomowa, igłowice spadną na nasze głowy, ewentualnie dojdzie do katastrofy ekologicznej w jakimś z naszych zakładów, pamiętajcie o jednym, napijcie się wódki. Wódka jest remedium na wszystko. To władze rozpowszechniły tą propagandę. Władze uczyły naród, że jeżeli rzeczywiście będziesz skażony, wystarczy się napić i się przejdzie. Jest to głupie, ale naprawdę tak było. I co ciekawe, wszyscy w to wierzyli. Naród to łyknął po prostu jak pelikan, i to od ludzi słabo wyedukowanych, zwykłego pospólstwa, czyli no, tej klasy robotniczo-chłopskiej, aż po uczonych,
i specjalistów. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, musimy sobie uświadomić, jak wyglądał Związek Radziecki. Wow, mam naprawdę sporo wachy. Coś zebrałem, co to jest? Powiększony zbiornik, tak, to już kiedyś miałem, to znamy ten rytm, no i sobie znowu wyczyścimy broń. Nie wiem, czy to ma sens, ale będę czyścił, póki mam zasoby. Wszyscy to łyknęli, od klas wyedukowanych, aż po klasy zwykłe, robotniczo-chłopskie. Z uwagi na to, że władze po prostu to przedkładały w ramach propagandy, prawda? A władze w Związku Radzieckim były traktowane jako nieomylne, wszystko wiedzące, wręcz na wpół boskie, które mają szeroko rozumianą wiedzę na każdy temat. Wiecie, uważano, że władze... O kurde. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Oj, źle. Dużo wrogów, bardzo dużo ich, ha 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 ha. Ale śmiesznie, ha ha ha. God damn it. God damn it. God donuts. Wohohohoho. Kurde mać. Twórcy gry, chyba trochę was poniosło. Wow. To tak chyba miało być. Ja mam z tym walczyć? Ale że ja? No chyba nie bardzo. Jeszcze w takim małym pomieszczeniu? No dajcie spokój. Dobra, zareagował, czyli ognia się ogólnie pan boi chyba, może, nie wiem. O szlak, odratowali go, dziady. Reload. Gdzieś jest, gdzieś jest. Nie widzę go. Uła! O szlak! Małe gnojki, małe gnojki! Duży gnojek, widziałem go. Uuu, to jakiś boss jest. Szlak by was w dupę kopał. No nie wierzę, no kurde ludzie. Dajcie spokój, ja jestem sam jeden. Było palić się? Było palić się? To czemu się nie palisz? O kurde! Już widzę, że to jest jakaś gruba sekwencja. Kurde, palisz się, nie przeszkadza ci to, aby... Skubany! Patrzcie, w ogóle jakiś taki niezafarpowany zaistniał sytuacją. Skubany mnie goni, niedobrze. Oj! Wow! Co to jest kurde za bestia? Wow! No grubo! Tylko co, nie mam broni teraz. Mistrz uników. No dobra. Uznajmy to za wiktorię, chociaż taka wiktoria połowiczna, bo naprawdę teraz nie mam broni, nie mam nic, więc... Może być delikatnie słabo. Ale zobaczymy, może tak źle nie będzie. Kanały wentylacyjne, Half-Life się przypomina, można by powiedzieć. Oj, tutaj tych potworów jest więcej. Oczywiście zawsze największe kreatury są tam, gdzie my akurat musimy się udać, prawda? No, natomiast nikt w Związku Radzieckim nie kwestionował owej decyzji, czy też restrykcji, żeby pić wódkę w momencie, kiedy jesteśmy narażeni na radiację, dlatego że ludzie spodziewali się, że to jest jakaś rozmyślna taktyka władzy. To znaczy, nikt nie przypuszczał, że władza może tym podobne dyspozycje wydawać na bazie własnego widzimisię. Wszyscy zakładali, aż po
no te sztaby wyedukowane, że skoro władza tak mówi, to musi mieć po temu jakiś powód, że to musi być poparte jakimiś badaniami, że jest to jakkolwiek uargumentowane i logicznie uzasadnione. Prawda była zgoła odmienna, okazało się, że no, Związek Radziecki po prostu nie opierał się na żadnych badaniach, to było tylko i wyłącznie widzimisię polityków, którzy uznali, że naród pijany to naród szczęśliwy i tyle w temacie. Więc, no cóż, po raz kolejny jest to nauczka dla nas, nie zawierzajcie władzom, bo władze nie są nieomylne, władze są stanowione przez zwykłych ludzi, nierzadko nawet mniej wyedukowanych od nas samych, więc zawsze się mogą mylić, zawsze mogą podejmować głupie, nieprzemyślane decyzje. No za wiele tych map to tutaj nie ma. O-o. No nie. Stop. O, coś tu jest. No ale zielonkę to se powinieneś pierdyknąć, bo za wiele temu dzieciakowi nie pomożesz, jeżeli wyjdziesz martwy, nie? Może się nie znam. Okej. Jezus! No bez jaj. Ja mam się pomiędzy nimi przekradać? Oj! Wskakać nie mogę. Nie. Tędy ewidentnie nie. Jest jakaś droga. Bardzo mało widzę, prawdę mówiąc. Prawdopodobnie nawet mniej niż wy. Nie, czekajcie. Ja to muszę zadziałać tutaj, bo ja naprawdę nie widzę nic. Ła. Już teraz zakryłem wszystkie okna. Nie wiem, będę je może musiał zamalować farbą, żeby grać w ten tytuł. Ale bez oświetlenia jestem na tym etapie gameplayu i naprawdę jest mroczno. Ale kurde, dokąd ja mam teraz iść? Tędy nie przejdę, nie? Tam są potwory. Wszędzie tunele są zablokowane, to znaczy te drogi, które tu są. On mnie czuje. Wydaje mi się, że przejście powinno być tutaj. Niby mógłbym przejść, ale ja nie mogę skakać teraz. Tutaj próbowałem, ale to też nie przejdę. Tak jakby tu powinna być jakaś droga. O! A, no to nie. Nie mam za bardzo pomysłu. Chyba, że po prostu poszedłem w totalnie złą odnogę. I to w ogóle nie ma być tutaj. No dobra, szperamy gdzie indziej zatem. Łatwe to nie będzie, bo tutaj wszędzie są te giganty. Jeden na lewo, drugi na prawo i diluj z tym. Jak mam go ominąć, skoro on jest zaraz obok i ani myśli stąd sobie iść? Nie przejdziesz to. Nie ma mowy. Chyba. Kurde, no dostałem się w ślepy zaułek, czatują na obydwóch przejściach, które mi tutaj zostały, więc nie bardzo wiem, jak mam tego śledziucha teraz ugryźć.
Zagonili mnie w to miejsce, ale tu nic nie ma. God damn it. Chyba, że... No nie, tu się nie przecisnę. Wszystkie ścieżki poblokowane. Doprawdy nie wiem. Już nawet nie mogę stąd wyjść, bo gościu stoi zaraz przy drzwiach. W ogóle nie myśli sobie odejść stąd. Być może zbugowałem grę i być może muszę obok niego przejść, co będzie niemożliwe w momencie, kiedy on stoi w taki sposób. Odejdę na kawałek, on mnie teraz czuje, więc czatuję w tym konkretnym miejscu. Jeżeli odejdę na chwilkę, może się chłopak znudzi i wtedy odejdzie z tego przejścia. Zobaczymy, być może będzie to rzeczywiście słuszne, a jeżeli nie, to muszę się dać zabić, bo ja w takim razie nie wiem, dokąd mam teraz iść. Więc spróbujmy i jednego, i drugiego. Nie no, gość już tutaj czatuje, on nie odejdzie, on nie odejdzie. On już tu będzie stał. Więc żeby przejść, to po prostu muszę go olać i przejść zaraz obok niego, co o dziwo się udało. Nie mam dla tego pojęcia, jakim cudem, ale co ciekawe, to właśnie zrobiłem. Tylko że w ogóle nie poznaję tego miejsca. Nie wiem, gdzie byłem, dokąd idę. Czy właśnie nie cofam się tam, skąd przyszedłem? No pewnie, że się cofam. Ja stąd wyszedłem. No to super. Oj, to nie będzie fajny etap gameplayu. Już to czuję. Widzę to w moczniku. Jest Wajza, tutaj drogi nie ma. Tu też jest Wajza. O, tu jest jeszcze jedna Wajza. Tych małpoludów jest naprawdę jak na... Jak na jakichś kurde zawodach, ja nie wiem. Może teraz dobrze idę? Istnieje taka realna możliwość. Słyszę, że idą za mną, więc... Jak coś, to zbyt łatwo nie będzie. Tak, na pewno to jest dobra droga. Wow! No to grubo! Wow! To jest paskudne. O nie! No i ciach babkę w piach. No to już po mnie. Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А просто устал. Очень. Czyli tak umarł? Major Chlebnikow, ojciec Kiryła. No powiem szczerze, smutna scena, naprawdę. Ciekawie to było zobaczyć, jak to wyglądało w praniu. Вот ты где, брат.
Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица. Сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет. Будто, показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней. Тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок. Вау. Окей. Но споко. Muszę przyznać, nie spodziewałem się po tym DLC czegoś takiego, takiego duchowego przeżycia, odkrycia nowych kart tej starej, doskonale nam znanej historii, połączonego z potężnym takim bagażem emocjonalnym, swego rodzaju katarzis, takim duchowym oczyszczeniem. To naprawdę było potwornie smutne i ciekawe zakończenie. Jestem totalnie zszokowany tym, co tutaj zobaczyłem. Tym bardziej, że ta końcowa scena pokazała nam coś bardzo intrygującego, ale co? O tym będę prawił na podsumowaniu owego DLC. Pozwólcie, że zrobię to w odrębnym klipie filmowym z uwagi na ten solidny fakt, że ten materiał jest już bardzo długi. Nie chciałem bawić się w Polsat, nie chciałem wam przerywać gameplayu, bo czułem, że to już są końcowe sceny, no ale efekt końcowy jest również taki, że po prostu wyszło to dosyć przydługaśne, więc umówmy się tak, że zrobię odrębny klip z podsumowaniem owego DLC, gdzie powiem, co mi się podobało, co mi się nie podobało i powiem 2-3 zdania o tym zakończeniu, bo naprawdę jest tego warte. Wow, dreszcze mam cały czas praktycznie. No, był tutaj taki mocny, emocjonalny wydźwięk. Naprawdę ciekawe DLC, nie spodziewałem się tego, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale to jeszcze sobie o tym poglądzimy. Na razie ode mnie to tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w przyszłości na kolejnych, podobnych i innych materiałach na moim skromnym kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Hej ludziska, cześć!